Hej, witam wszystkich na naszej kolejnej pogadance. Mówię cześć mojemu rozmówcy, czołem Neko. E, witam Ciebie, Kanis, i witam również Was wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj pogadamy sobie trochę o grach wideo, a dokładniej polecimy sobie nawzajem kilka gier, które mają stylistykę anime. I jako, że to Ty zaproponowa zaproponowałeś ten temat, to zacznij. Co tam dla mnie przygotowałeś? Na samym początku wybrałem grę Dragon Ball Z Delegacy of Goku 2 i 3. Tutaj jakby omawiam dwie gry, ale są one, że tak powiem, bardzo do siebie podobne. Nie liczcie tutaj jedynki, ponieważ jedynka ma tam okropną grafikę i tak dalej. Jest to na, jest to, są to gry na konsolę Game Boy Advance. Są to świetne gry RPG, ale nietujowe. ponieważ Większość gier, większość takich gier RPG, który kiedy dojdzie do starcia, to są takie wiecie, że nagle zmienia się jakby otoczenie i tak dalej. I po Troszkę prostu... jak Pokemony. Tak, <laughs> dokładnie, w stylu Pokemonów, że ty pierwszy atakujesz po potem drugi, no i, no i wiadomo, kto, kto lepszy, kto silniejszy, ten wygrywa. Tutaj mamy coś na zasadzie jakby wchodzenia w rytm walki i po prostu twoja postać no, nagle powiedzmy, może się z jakąś tam drugą postacią bić, i tych postaciak jest więcej, to po prostu no, ładowanka na maksa, mówiąc bijatyka na, na Fula. No i no jest ona świetna, co tu dużo mówić. Jest to gra, która jest na podstawie historii z Dragon Ball Z akurat dwójka opowiada historię z odsagi Trunksa a to takie Do... moje pytanie, czy z mojej strony to yy, wydarzenia w tej grze są zbieżne z tym, co się dzieje w mandze? Czy... Tak, tak, dokładnie są. To tak jak powiedziałem, druga część to jakby zaczyna się od przybycia yy, Tronxa na, na Ziemię, chociaż jest pokazana jeszcze jego przeszłość, yy, oczywiście tego Tronxa z przyszłości na Ziemię, yy, a kończy się na pokonaniu yy, cela z yy, w przyszłości, można tak to powiedzieć, też w historii The takie domknięcie klamy. Ogólnie to jest saga od, an, od sagi w zasadzie Androidów do, do końca s, sagi Cela. Trójka to już jest, jest po prostu skoncentrowana na sadze Bu, czyli tej ostatniej. No i oczywiście kończy się tym, czym się kończy w zasadzie Dragon Ball Z, czyli tym turniejem 28. Ten kai do kai. Tak jak powiedziałem, jest to gra na podstawie historii Dragon Ball Z, ale ma również takie małe, delikatne zmiany, bowiem tam przyjdzie nam się pojedynkować z jakimiś różnymi, nie wiem, stworami, zwierzętami, jakimiś tam robotami. A powiedz tak, mi, tak, tak jak... troszkę się przerwę, jak mniej więcej tak wygląda walka, bo jak nie jest surowa, to... No po prostu sterujesz swoją postacią, powiedzmy, nie wiem, tam Trąksem, skoro już jesteśmy przy trąksie. No i przykładowo, nie wiem, wchodzisz w jakieś tam miejsce do jakiegoś lasu, powiedzmy, i tam nagle ci atakują jakieś takie, nie wiem, dzikie zwierzęta, jakieś wilki i tak dalej, które fajnie to wyjaśniono, bo to było coś na zasadzie troszkę, troszkę jakby z filego z to zabrali, gdzie. Garlik, pamiętasz w filerze Dragon Ball Z, jeśli oglądałeś, to Garlik nie to ty, ja nie właśnie oglądałeś. mam te, troszkę braki w tym uniwersum, no ale... No ale bo nie. tam Garlik tam tym zamienił powiedzmy ludzi, tam tamte zwierzęta w jakieś takie, no można powiedzieć potwory, zombiaki, jakoś tak to zostało nazwane. No i tutaj fajnie to wytłumaczyli, że jeszcze nie wszystkie zwierzęta, nie wszystkie te e, zostały uleczone, no i tak zrobili, no po prostu obeszli, nazwijmy to... Mówiąc dosłownie, bezpodstawne bicie zwierząt w celu, nie wiem, ekspienia, mówiąc Aha. dosłownie, no ale tutaj uznali, że po prostu tak to zrobią. E, przynajmniej tak było w dwójce, w trójce trochę inaczej. E, no, i, no i tutaj po prostu wchodzisz do lasy, i, nie wiem, na przykład jakieś wilki, jakieś cokolwiek, co, cokolwiek tam cię atakuje, jakieś węże, no i po prostu ładujesz ich, nie wiem, klikając tam dwa przyciski X i fu, Boże, AB. A B jest na Game Boyu. Tak, tak, A be. Tak trochę się tutaj e, zamyśliłem. E, także no mówię, także klikasz tutaj tymi przyciskami i, i, i ładujesz ich i pokonujesz, jest ktoś level. Tak to wygląda. E, mam tutaj również świetną muzykę Bruce'a Falconera. E, to jest kompozytor, który skomponował piosenki do Dragon Ball Z w wersji Ocean Dub, czyli tej wersji takiej angielskiej, którą może starsi fani pamiętają z Cartoon Network, która leciała tam gdzieś pod koniec lat 90., na początku 2000. Także no, te piosenki są świetne. Mimo, że takie mało można powiedzieć japońskie, ale, ale naprawdę są fajne. W każdym razie ta gra jest naprawdę bardzo fajna. Przyjemna. Nawet uważam, że jak się dobrze szybko po XP, to jest łatwa na swój sposób. No i cóż, polecam wszystkim, a głównie oczywiście fanom Dragon Ball'a. Mhm. No to ode mnie coś delikatnego na start. Tytułem, który chciałem Ci polecić jest... Czekaj, czekaj niech wezmę sobie kartkę. H-T-O-L-H-N-I-Q. Nic mi to nie mówi. No, może to brzmieć jak jakiś bełkot, ale ten ciąg znaków to zgliczowane słowa Hotarunoniki, czyli pamiętnik świetlika. W tej grze sterujemy dwójką świetlików, które prowadzą małą dziewczynkę Mion przez labirynt. I naszym zadaniem jest nie tylko wyprowadzić małą Mion z Labiryntu, ale także odnaleźć jej wspomnienia i dowiedzieć się, co się stało i jakim cudem skończyła na dnie tego Labiryntu. Gierka jest zarówno na PlayStation, jak i na komputer. Wiem, że nie lubisz intensywnych doznań, które ja ubóstwiam, dlatego od mhm. razu uspokoję. Mimo, że gra ma w tagach horror, to nie jest straszna. Chodzi tu raczej o Atmosferę tajemnicy, którą musimy odkryć. Podczas ogrywania hotelu nie wystraszyłem się ani razu, a jestem bardzo podatny na różne straszaki. Mhm. Co więcej, myślę, że tobie by ta gierka podeszła ze względu na bohaterkę, bo Mion jest, no jest po prostu niemożliwie urocza. To jest takie małe rozkoszne stworzonko, które chciałbyś wziąć na rękę i pogłaskać. O, oczywiście z największą delikatnością, żeby nie zrobić jej krzywdy. I za każdym razem, jak robiła w labiryncie coś nowego, no, to wyrywało mi się ooo, how cute. No, no i... to jest wizualna to jest walka? Nie, 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 to nie jest wizualna walka, to, to jest normalna gra. No, normalna gra. Normalna gra, normalna gra. Ja bym walkami nie męczył. No okej. Okay. Ale chodzi w każdym razie o to, żeby wyprowadzić tą dziewczynkę z tego labiryntu. No i scenaria, gdzie toczy się ta gra, może być przygnębiająca, czasami nawet straszna, ale tego nie czuć, bo człowiek skupia się na tym, aby wyprowadzić tą małą z tego miejsca. Gra nie jest trudna, ale wymaga pewnej zręczności, bo nie sterujemy postacią dziewczynki tylko świetlikami, a Mion za tymi świetlikami podąża. No i odkrycie wszystkich fragmentów wspomnień może zająć trochę czasu, ale warto to zrobić, bo jak w końcu odkryłem, no, w jakich okolicznościach Mion skończyła na dnie labiryntu, to wow. Okazuje się, że ta gra ma bardzo fajną, fajną historię, która daje do myślenia, jest klimatyczna, no i jak skończyłem tą grę, to czu, czuło się takie ciepło na serduszku. Mhm. A to jest gra na PC? E to jest na PC, na, pen, na Steamie mhm. chyba jest. Mhm. Aha, okej. Okay. Mhm. No to teraz moja kolej, tak? Tak, no tak, proszę cię. Okej, okay, no to moją drugą grą, którą wybrałem, jest Yu-Gi-Oh! World Championship Tournament 2004. Jest to gra, która również jest na konsole Game Boy Advance. No i dlaczego akurat ta gra, a nie tutaj na przykład World Championship Tournament 2005, to jest Seventh-Feast to Gloria, albo nie wiem, Ultimate Masters 2006, World Championship, World Championship Tournament 2006? Ponieważ jest to idealna gra dla początkujących, dla osób, które chcą się nauczyć grania właśnie w karciankę yu -Oh! Duel Monsters. Ja tutaj, yy, no, przyznam wam szczerze, że właśnie od tej gry zacząłem, no, można powiedzieć, nabywać wiedzę na temat właśnie tej karcianki, na temat zasad tej gry. No, jeszcze tutaj akurat się idealnie złożyło w moim przypadku, że magazyn Kawaii publikował również tam reguły i reguły tej gry, no, ale bardziej tutaj. To śmiechu troszkę łatwiej. Tak, no, ale bardziej się tutaj na tym skupiałem, ponieważ no, jest tutaj o wiele mniej kart, o wiele mniej jest to wszystko póki co zawiłe. No i też, co mi się bardzo podoba w tej grze, to to, że ma najlepszy bonus po skończeniu gry. Chyba jedyny, którego, z tych, które ja znam. Ponieważ tutaj za przejście całej gry dostajesz nielimitowaną ilość kart, zdejmujesz wszelkie ograniczenia, itd. i Także tutaj tą grę bym Wam bardzo chętnie polecił, właśnie zwłaszcza osobom, które nie znają tutaj e, tych zasad gry i po prostu chciałyby się jakieś w, w tą karciankę nauczyć. No, no niestety autor e, i twórca tej karcianki maju e, jakiś miesiąc temu, e, niestety gdzieś z tego no. co słyszałem utonął, e, smutna sprawa, też się zasmuciłem, bo bardzo lubię grę właśnie yu i, i anime też oglądałem. Także polecam wam bardzo serdecznie tą grę, a jeśli jesteście tutaj bardziej zaawansowani i tak troszkę umówmy się, chcielibyście e, no tutaj czegoś więcej, to polecam Yu-Gi-Oh! Arc 5 Tack Special. To jest gra na PSP, ona oficjalnie nigdy nie opuściła Japonii, ale wyszło fanowskie tłumaczenie jakiś czas temu, no. z tym, że Tutaj polecam również, co ja sam też uczyniłem, znalezienie również Sejwa' z odblokowanymi wszystkimi kartami i tutaj postaciami do pojedynku, bo naprawdę tutaj to jest o wiele, według mnie, no, lepsze. No i w sumie to no, no, tyle. No. Przyjemniej się gra, jak ma się wszystkie karty w ręku, no, można dokładnie. powiedzieć. Dokładnie. Ma się wszystkie do wyboju, po prostu, że można sobie ustawić talię tak jak się chce. No wiadomo, tutaj to nie jest zbyt może eleganckie, ale po prostu no wiem po sobie że na pewno tej bardzo mi to pomogło a poza tym tak jak Kto powiedziałem to nie korzystał z kodów w, w grach na to no ale tak jak powiedziałem no późniejsze tutaj gry odsłony gier właśnie UGO na PSP czy to właśnie też na Game Boy Advance czy też na DS nie oferują po nawet przejściu gry jakichś specjalnych takich, no wiem, odblokowań i tak dalej, no, jedyna gra, która to umożliwia, to właśnie Yu-Gi-Oh! World Championship Tournament 2004. Mhm. Także no, bardzo wam polecam tą grę, jeśli tutaj chcielibyście się nauczyć tej fajnej karcianki. To teraz coś ode mnie i wiem, że posiadasz witę dlatego też tym bardziej się cieszę, że mogę tobie to polecić, nie tylko wszystkim, ale również tobie. I tym, co chcę polecić, jest Gravity Rush. Gierką zainteresowałem się, jak jeszcze była ekskluzywem na konsolce, a gdy zobaczyłem jej zwiastun, to powiedziałem, no muszę w to zagrać, bo trailer tego czegoś był wzniosły, dynamiczny, klimatyczny. Coś jakby pomieszczenie Star Warsów, Władcy Pierścieni i filmów o Rambo. Mm -hmm. Chociaż to nie ma nic wspólnego z tym, co wymieniłem teraz. No, mm -hmm. Ale niestety... No, konsolka Wita swego czasu kosztowała krocie i... I teraz też kosztuje szkrocie, bo... No to teraz... Ten... Właśnie, Kończył właśnie. ten moment. Mhm. Taki taki gdzie było to w miarę jeszcze tanie. No, ale niestety. No to, o czym to w ogóle jest? Mamy tu ponownie dziewczynę, która utraciła wspomnienia i, i pragnę teraz poświadczyć, to jest przypadek. Nie mam żadnego fetyszu na punkcie panien z amnezją. <laughs> Naprawdę. To jest przypadek. W każdym razie. Dlaczego utonąłem w tej grze? Przez jej mechanikę. Bohaterka posiada dar manipulowania grawitacją. Czyli niby nic odkrywczego. Raz chodzisz po ścianie, raz po suficie, raz latasz. No i wtedy wyszło na ja, że to wcale nie jest takie proste, jak brzmi. Bo szybko uzmysłowiłem sobie, że postrzegam świat, że większość z nas postrzega świat tylko w dwóch wymiarach. Przód, tył, prawo, lewo. A gdy do tego doszła góra, dół, to człowiek nagle zaczął się gubić. No i ktoś może zapytać, o, o czym ty mówisz? Przecież postrzegamy świat w trzech wymiarach? Też tak myślałem, aż do momentu, gdy grawitacja przestała mieć jeden wektor. Na początku zabawy to wiele razy przyłapywałem się na tym, że stoję na suficie, gdy byłem przekonany, że jestem już na Ziemi, a moce grawitacji w grze nie są nieskończone, zwłaszcza na początku. Trzeba było od nowa nauczyć się chodzić dosłownie. No ale gdy już ogarnąłem co i jak działa to odkrywanie tajemnic miasta w którym znalazła się Kat Kat to jest imię bohaterki to była czysta przyjemność. Gra poza tą właśnie mechaniką manipulowania grawitacją, która jest super oferuje nawet ciekawą fabułę. Co prawda z miejscami jest ona troszkę infantylna, ale całościowo bardzo mi się podobała. To są tak naprawdę dwie gry. Jak ukończyłem drugą grę to powiedziałem "O, więc... To jest to tożsamość Kat bardzo fajnie się to odkrywało. No ale powtórzę, trzeba mieć pewną odporność na naiwność, bo w pewnym momencie niemalże krzyknąłem do, do Kat. Jesteś naiwną, biedną, bezdomną dziewczynką z amnezją, która mieszka w kanale. <śprawdy> tak no, bo przyjdzie tam mieszkać w kanale. Tak naprawdę. Ale... Troszkę, troszkę miodowymi latami, tak mi zajechało. <śprawdy> no. To... Troszeczkę może, ale nie. Ale przed, gra jest przede wszystkim nie ma tam jakichś bardzo negatywnych emocji. Jest raczej pozytywnymi emocjami wypełniona. No i jeszcze raz: mechanika, to manipulowanie grawitacją. Ja w tym utonąłem. Zwykle jest tak, że jak mam jakąś grę, przechodzę główny wątek. Dziękuję, do widzenia. A tą grę musiałem przejść całą. Wszystkie misje poboczne, jakieś znajdźki, wszystko musiałem przejść. Tak mnie wciągnęło. Długa gra? 25 godzin na jedną część mniej więcej. O, no to dosyć sobie pogasz, że tak powiem. Mhm. Ale m, mówię, te 25 godzin to, to wszystko można przejść, a główny wątek to się w 10 wyrobi. Mhm, okej. Okay. No to, to skończyłeś? E, tak, tak. Okej. Okay. No dobra, moją trzecią grą, którą wybrałem jest Janma 1 druga, Treasure of the Red Cat Gang. Jest to gra RPG na SNESa. No i jak się nie domyśleć, jest to właśnie gra na podstawie anime, mangi, run ma jedna druga, z tym, że nie jest to, jak, to, jak tutaj mówiąc, dosłownie fragment historii zawartej no, w grze z anime lub też mangi, tylko jest to taki jakby spin-off, eee, jakieś tam osobny nazwijmy to historyjka na potrzeby, wymyślona na potrzeby gry. No i tutaj y, sprawa wygląda tak, że ta gra... Prawdę powiedziawszy, nawet na snes nie jest może jakoś wybitnie ładna graficznie i tak dalej. A no, troszeczkę ta konsolka e... jednak lat ma, trzeba tak? Tak, ale tutaj chodzi o to po prostu, że w porównaniu do chociażby Chrono Triggera czy tam Zelda i tak dalej, no to to nie jest, widać ewidentnie, że jest to taka gierka, gierka troszkę, e, no umówmy się, z mniejszym budżetem o tak to ujmimy, e, ale bo gra się naprawdę bardzo przyjemnie, zwłaszcza mnie, jako fanowi Ranmy i ogólnie produkcji Rumiko Takahashi. Przechodziło mi się to niezwykle łatwo, bo nie będę wam ukrywał, jak na LPG, ta gra jest naprawdę w miarę łatwa. Troszkę tutaj ekspienia w trakcie gry i w zasadzie wszystko samo się przechodzi. No, ale żeby nie było tak idealnie, powiem wam jedną rzecz. Ta gra jest łatwa. Do ostatniego bossa. Ostatni boss to jest po prostu mój dęga. Ja myślałem, że ja go już nie przejdę. Uwierzcie mi, że ostatni potion leczniczy ujatował mi życie, bo bym nie przeszedł go, a walczyłem z nim naprawdę dosyć długo. No, wszystko jest łatwe do tego ostatniego bossa już. A tam a, możesz do... jakoś level nabijać, jakoś skile i tak dalej, czy nie? Tak, tak, możesz, ale chyba z tego co pamiętam, już nabijłem maksymalny level albo prawie maksymalny i po prostu, no. No, no, jak walczę z tym bossem, mówię, wszystko było pięknie, łatwe w miarę przyjemne. Poszedł ten finałowy boss, to ja już mówię sobie, o Jezu, jak go tutaj przejdę, no bo już z nim długo walczymy. ile on ma jeszcze HP. No dobra, w każdym razie ogólnie rzecz mówiąc, yy, też warto tutaj nadmienić, że powstało fanowskie, polskie fanowskie tłumaczenie tej gry i jest naprawdę bardzo dobre. Naprawdę widać, że tłumacz, czuł klimat yy, Janby. Są te żarty takie jakby wzięte z, typowo z Janmy. są takie, no, jak to się mówi, te akcenty, które tam się pojawiają również, także to polskie tłumaczenie jest naprawdę rewelacyjne. Także no, ogólnie polecam wam bardzo serdecznie tą gierkę. Kto tutaj jest fanem Janmy, to myślę, że obowiązkowo powinien sobie ją przejść chociaż raz. Ja naprawdę bawię się przy tym świetnie. Ta gra ma takie tam drobne swoje wady, tak jak na przykład ma bardzo ograniczony ekwipunek, trzeba by było, będzie z czasem sprzedawać jakieś tam niepotrzebne rzeczy. No i tak powiedziałem, troszkę graficznie, choć wygl nie wygląda najgorzej, żeby było jasne, ale no jednak tam wiecie o co chodzi. W porównaniu mówię do Zeldy i, i choćby moje Chrono Triggera, którego tutaj wspomniałem, to, to jest tak troszkę słabiej. No ale ogólnie bardzo wam to i ją polecam. Mhm. Tak, tak zauważyłem, że tu umówiliśmy się, że będziemy sobie tak polecać gry, anime. Ja tak troszeczkę się bardziej skupiłem na grach, które mają stylistykę, anime. Ty, tak na razie, polecałeś takie, które mają już no, faktycznie seriale. No, powiem ci, powiem ci tak, ja tak też zauważyłem i podejrzewałem, że tak będzie, że ja się skupię bardziej na grach retro, już takich, no. Wielo, wieloletnich po prostu, bo Game Boy Advance i SNES, no to są już... No to, to, troszeczkę już matę jednak. Tak, to już nazwijmy to swoje lata, na, na, młodości ma już dawno, dawno za sobą. No ale okej, okay. w każdym razie co tam ty za trzecią grę przygotowałeś? No i tym razem no, mogę powiedzieć na szczęście dla mnie, jest to gra, która ma swoje anime. Jest to Final Fantasy VII, wersja remake. Do niedawna był to ekskluzywna na Playaka, ale wyszła też niedawno wersja na PC. No i od razu mogę wszystkich uspokoić. To nie należy się sugerować tym, że to jest jakaś siódma część, bo każde Final Fantasy to jest niezależna historia, którą można ogrywać bez znajomości poprzednich części. No i tutaj dla odmiany główną postacią jest mężczyzna Cloud, który jest byłym żołnierzem, a obecnie najemnikiem. I zaczynamy zabawę od tego, że służymy jako wsparcie dla grupy aktywistów łamane przez ekoterrorystów, którzy chcą powstrzymać złą korporację przed letalnym eksploatowaniem planety. Wiem, troszkę zakręcone się to wydaje, ale w każdym razie. Long story short: Chcemy wysadzić w powietrze pewien generator. No i od tego się zaczyna nasza przygoda. Jak dla mnie siódmy final to. Jest genialny na kilku płaszczyznach. Fabularnie jest bardzo ciekawie, i to jak wydarzenia rozwijają się w naturalny sposób, sprawia, że angażujemy się w to, co się dzieje. Postacie dają się lubić, choć podczas pierwszej misji nic nie zapowiadało, że tak polubię bohaterów. A jednak, kreacje postaci są mega sympatyczne, a katseńki z elementami obyczajowymi no, są bardzo starannie wyreżyserowane. I wiesz, co Ci powiem? Tutaj się chyba po raz pierwszy zdarzyło, że mając do wyboru dubbing japoński i angielski, wybrałem angielski, bo aktorzy głosowi naprawdę dali tu z siebie wszystko, a nawet więcej. Ciągle wspominam, jak fenomenalnie podłożono głos pod e, Erit, która pełni rolę, rolę Hillera w naszej drużynie. Świetnie podłożono głos, naprawdę. Ale najlepszą e, sprawą jest walka, bo tą zaprojektowano super. W teorii do zadawania ciosów służy tylko jeden przycisk, ale jeżeli zaczniemy go maszować, to jest to najszybsza droga do zgonu. Walka wymaga sporo wyczucia i jest mega satysfakcjonująca. Bardzo mi się spodobało, jak połączono walkę w czasie rzeczywistym z walką turową, bo zwykłe ciosy wyprowadzamy jak leci, a przedmioty i magię możemy używać tylko jak się naładuje pasek. No i ogólnie, walka z bosami to jest kosmos. Najlepiej wspominam walkę, gdzie walczyłem... Słuchaj, zgaduj, z czym mogłem walczyć? Z smokiem. Coś bardziej absurdalnego. Niedźwiedziem? Z domem. Aha. Walczyłem okay. z domem, który miał okna, drzwi i komin. I... Jak jestem... Tak jak przed chwilą mówiłeś o tej finałowym bossie z Ranmy... Ja jestem taką osobą, która nie używa w, grze, w grach przedmiotów. Zawsze jak ją kończę grę, to mam milion przedmiotów w depo. A tu podczas tej walki z budynkiem zużyłem wszystko, co miałem w plecaku. Ponad dwie godziny go tłukłem i ledwo, ledwo go e, dokończyłem. Ale nawet jak padałem, nawet jak, e, jak ginąłem, to nie było złości. Nie rzucałem padem, bo przez cały czas bawiłem się przed, przednio. I kiedy tę ruderem w końcu zdekonstruowałem, Rety, jaka to była satysfakcja? No, ja też pamiętam, właśnie, prepos jak nawiązałeś do Janmy gry, to też pamiętam, jaka to była satysfakcja. No. Jak to się skończyło? Okay. W każdym razie remake siódmego finala jest Gites. Fajna fabuła, sympatyczne postacie, super podkład głosu, no i cud miód model walki. No i grafika też bardzo ładna, bo to jest, no, jednak gra z obecnej generacji praktycznie. Mhm. Mhm. Powiedziałeś, że tutaj ja skupiam się na grach, które jakby, jakoby mają odpowiednie anime, mangi. Yy, także teraz troszkę wykrakałeś, można powiedzieć. Yy, I ostatnią moją gierką, którą tutaj chciałem przedstawić, jest właśnie gra, która nie posiada ani, ani anime, ani mangi. Po prostu ma taką oprawę. No, odmianę animacową. w takim razie. Tak, odmianę. Yy, Jest nią Advance Wars 2 Black Hole Rising. Jest to gra na Game Boy Advance. A. Po prostu widocznie ta konsola mi się bardzo spodobała. Mm. Jest to wojenna gra turowa, która polega na tym, że pojedynkujemy się z przeciwnikami, bo tam jest do wyboru różne typy tutaj walki, no i budujemy, nazwijmy to, swoje wojskowe imperium, no i że tak powiem, nasyłamy je na przeciwnika. Wygrać można. W... Walkę na dwa sposoby: albo rozwalając wszystkie wojska, albo przejmując tak zwaną stolicę, nie? czyli ten budynek będący taką stolicą, tam się go przejmuje, no i kiedy się go przejmie, no to się wygrywa. No chyba, że kampania, bo w kampanii mamy do czynienia z różnymi tam, nazwijmy to, zadaniami, no to też jest czasami inaczej. A to rozwal jak usiłuje, a to rozwal jakieś tam, nie wiem, działka, Także tutaj wszystko zależy od tego, jakim tybie gramy. No i ta gra bardzo mi się spodobała, naprawdę pamiętam, jak będąc młodym, no po prostu, no, no nie mogłem się od tej gry odczepić. Bardzo mi się ona podobała i tutaj też, co warto nadmienić, każda z postaci, nawet tych negatywnych, posiada tak zwany power albo super power. One się ładują wraz z, ze swoją aktywnością i tym, jak tutaj mocno atakujesz, napierasz rywala. Każda z postaci ma swoją odrębną power albo super power. Są naprawdę takie powery, że no głowa mała, a to zabijają ci tam jedno HP z 10, a to nie wiem, zabierają ci sami 2 HP, a tobie o 2 HP. No po prostu no, są osoby prostu, które mają swoje jakieś tam własne indywidualności, swoje własne... Cechy, jak to się mówi, pozytywne i negatywne, nie? Przykład... bonusy tak. i tak dalej. Tak, na przykład, za, tutaj, za przykład, powiedzmy powiem Maxa, który to na przykład jest bardzo dobry, jeśli chodzi o, jak to się mówi, czołgi, czołgi te wszystkie takie nazwijmy to naziemne, naziemne jednostki, ale z kolei daleko zasięgowe już ma obniżone no i jego super power to po prostu jest zwiększa niesamowicie tą ich moc i nawet zasięg. Ponieważ jest to gra turowa, gdzie po prostu mamy określoną tutaj liczbę pól do przemierzenia, no bo jak, jak, jakieś tutaj jednostki poruszają się szybciej, inne wolniej, nie? No i ogólnie rzecz mówiąc jest to bardzo fajna gierka również z innego powodu, ponieważ co się rzadko zdarza na tą konsolkę, możemy grać aż w czterech graczy właśnie na jednej o. konsoli. Ponieważ możemy sobie ustawić tutaj, że każdy, każdy przeciwnik będzie tutaj graczem, po prostu playerem i tylko po prostu sobie tą konsolkę przekazywać do, z ręki do ręki, nie trzeba tutaj łączyć się specjalnymi kablami. No, kable tak. akurat w Game Boy to e, były, no. No, był, był. Tak, był trapieniem i no cóż, rzadko kiedy znajdowało się w Game Boyu, Game Boyu Color i no, w Advance już może troszkę bardziej, ale osoby, które miały ten, tego typu kabelek, no i tutaj nie, nie potrzebowaliśmy, nie potrzebowaliśmy no jak tak tutaj... to opisywałeś, to tak troszkę mi to się skojarzyło z grą Władcy Pierścieni, też na Game Boya mhm. Advance'a ale jak już dodałeś możliwość grania na w czterech, no to to już, no to jest dla mnie nowość. Tak. Także, także no, no, tak, także tak to tutaj wygląda. No gra ma taką fajną otoczkę animcową, mimo że postacie mają typowo takie no może angielskie imiona. Natomiast no ogólnie ja mu, ja się przy tym bardzo dobrze bawiłem, nawet przeszedłem hard campaign, także no tutaj sam siebie dzisiaj no przerażam, można powiedzieć jak, jak to kiedyś mi się udawało to przejść. No, i jako już na sam koniec ciekawostkę powiem, że ta gra dostanie reboot na Switcha. Niestety data jeszcze nie jest podana, bo chyba miało być w tym roku, zostało to przeniesione. W każdym razie na pewno szykuje się reboot na Switcha. No i cóż, zachęcam do chociaż zagrania w jakieś demo czy coś takiego. No jestem pewien, że również Wam się ta gra spodoba. No to chyba na tym skończymy. Znaczy się sobie, mam do Ciebie jeszcze jedno pytanie, Kanis, bo mam tutaj daj. przygotowane jedno takie takie pytanko-ciekawostka. Daj, daj. Mhm. E, Jakie gry właśnie z tą otoczką anime, bo nie wiem, na podstawie anime planujesz zagrać w przyszłości? Masz jakieś taką listę przygotowaną? Masz tutaj coś takiego? E, słuchaj, takiej konkretnej listy to nie mam, ale i to nie są może gry stricte anime, ale takie około takie około japońskie, to, to zamierzam zagrać w Tokyo Wire, na pewno. I jeszcze. Kurczę, coś tam miałem. Jakąś tu jeszcze jedną gr grę miałem, którą chciałem zagrać, ale nie pamiętam w tej, na ten czas. Zaskoczyłem cię z tym pytaniem, przyznaję. Na pewno, na pewno. Na, ale ty pewnie ma, ty pewnie masz jakąś grę, którą w takim razie zamierzasz ograć. No ja tak sobie tutaj trzy wynotowałem ponieważ tutaj, na, tak po prostu, żeby tutaj uatrakcyjnić tą naszą rozmowę, planuję od jakiegoś czasu gra, zagrać w GS Layers, RPG, RPG na SNESa. Również Magic Nate Layers, z tym, że tutaj chciałbym sobie nieco wpierw odświeżyć anime, ponieważ to już dawno, dawno temu oglądałem na tutaj RTL7, tfon 7 no i też chciałbym się zabrać za grę Sailor Moon Another Story, ponieważ no też tutaj słyszałem bardzo dużo ciepłych słów o tej grze, co ciekawe wszystkie gry są na SNES-a, tak jak Słuchaj, ja, by w, ja w tą grę Sailor Moon Another Story, ja w to grałem, ja ją w całą mm -hmm. przeszedłem, ja ci I? powiem. I bardzo fajna gra, po prostu... Mm. Od, od deski do deski, wciągnęłam je bardzo. No, jak widać tutaj po mnie, no jakoś zbytnio nie pałam tutaj miłością do gier visual novel. No, próbowałem, powiem ci szczerze. Próbowałem... Nie, to jest bardzo specyficzne, to, że trzeba Kilka jednak. Gier. Może, może gdybym dostał polskie tłumaczenie, to troszkę lepiej by mi się w to grało. A tak cały czas przewijać te angielskie, tak no, no ciężko. No to ciężko. 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 Mogę dobrać. ci powiedzieć, że ewentualnie mógłbyś spróbować z Utawareru Mono, ponieważ tam raz masz no, typowe przewijanie tekstu dla visual novel, a raz masz walki strategiczne, że masz mhm. postacie na polu bitwy, typ sterujesz tymi postaciami, gdzie mają podejść i jaki mają ruch wykonać, więc mhm. takie troszkę strategiczne to jest. Mhm. I też chciałem tutaj podkreślić jednocześnie, że ja nic nie mam do gier Visual Novel, absolutnie tutaj nie uważam, że to są słabe gry czy coś takiego. Po prostu, nie, ale no, to, to... No ja nie jestem, są... z nimi, nie jestem z nimi zbytnio kompatybilny po prostu. No. Co ja cię całkowicie rozumiem, to są prawie, prawie, że tak powiem książki, które mają dodatkowo dźwięki, efekty <laughs> SF. Korzystając jeszcze dosłownie z okazji tutaj nie wymieniłem tutaj specjalnie g gier Pokemonów. No to... Ponieważ no tutaj wiadomo też nie, chciałem, nie chciałem oczywistej oczywistości mówić, mm -hmm. choć tutaj bardzo wahałem się, czy nie wybrać również SoulSilver, Silver, a nie również nie wymieniłem, choć tutaj wspomniałem lekko o tym, Chrono Trigera, ponieważ o nim już mówiłem w naszej jednej z poprzednich rozmów, no, gdzie tutaj się. chcieliśmy tutaj, żeby mangi, albo gry, które dostały, się. No, gry albo mangi, które miały dostać adaptację anime, które chcielibyśmy, że dostały. Tak adaptacje. Cię zapytam, w jakie odsłony Pokémonów grałeś? Blue. Troszkę grałem w Yellow, ale nie przeszedłem, bo najwięcej ja zagrałem w Blue, bo od kolegi dostałem kiedyś tam ten cartridge. To pewno po niemiecku, mm -hmm. ale, ale grałem. Yellow, grałem w Emerald, grałem w Soul Silver. No niestety jeszcze w Platinum nie grałem, choć bardzo, bardzo mnie kusi. A w późniejsze gry, już późniejsze wersje, to tak już, nie szczerze podziawszy mnie tak. No nie interesowały powiedzmy. No też tam, się gdzie... rozumiem, ja też e, przy trzeciej generacji wymieniłem. ja całe Redy przeszedłem chyba z sześć razy, jak nie więcej. No tak podobnie ja jeśli chodzi o Blue. No ja też Silver też się bardzo zagrywałem, bardzo lubiłem. No. Mhm. Także, także no te wersje tutaj e, zagrałem, nie wiem czy coś jeszcze, no już takich spin-offów już powiedzmy tam nie, nie liczmy, natomiast tych głównych to chyba te. no i chyba Golda albo właśnie Silver, To też nie pamiętam, próbowałem, tam coś przechodziłem, ale chyba nie do końca przeszedłem. Także, także z tych gier to chyba byłoby tyle. No i w sumie SoulSilver jest moją ulubioną gę o pokemonach. I, no i bardzo sobie ją chwalę, bardzo tutaj fajna. No i największą ilość pokémonów łącznie z Platinum można zdobyć, bo ponad 700, także no, wow. To już trochę jest. Tak, dokładnie. Mhm. No to co? To w takim razie dziękuję ci bardzo za rozmowę, za polecone gry. Dzięki również i mam nadzieję, że moje gry jakoś wam się spodobały. Mam nadzieję również, że moje gry też kogoś no, zainteresowały. Były ciekawe. Fajnie, żeśmy, że żeśmy się nie powtórzyli. No, to się udało akurat. No to dziękuję ci bardzo i, i do zobaczenia następnym razem. Cześć. Hej.